pasowałoby coś powiedzieć. Tutaj Fat Cat, witam was bardzo serdecznie na moim tatuatorskim kanale. Co prawda po prawie 9-miesięcznej przerwie, albo nawet już 9-miesięcznej, dokładnie nie sprawdzałam. Gdzie byłam, jak mnie nie było? To jest bardzo dobre pytanie. Witam was w moim mieszkaniu. Tak, mamy własne mieszkanie z Michałem, wyremontowaliśmy je i dlatego też tak długo mnie nie było. W końcu tak jakby wychodzimy na prostą, jeżeli chodzi o czas wolny. Dodatkowo co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że zamknęliśmy pracownię. Wow, oczywiście możecie się zapytać, co się stało, dlaczego tak się stało. Przecież jeszcze rok temu wstawiałam film, w którym opowiadałam, jakie to jest ważne dla mnie miejsce i tak dalej, i tak dalej. No to życie polega na tym, że dużo rzeczy może się zmienić. Jak dobrze wiecie, w naszym kraju bardzo dużo weszło zmian, które tak jakby dla osób z działalnością, no naprawdę trzeba mieć mocną, silną psychikę, żeby wszystko ogarnąć i żeby to wszystko fajnie tak jakby działało. Ja już od końca 2021 roku czułam, że psychicznie nie daję sobie rady z prowadzeniem Inkhale. Po prostu pewnego dnia usiadłam z Michałem, powiedziałam mu, jak to wygląda z mojej strony i że ja proponuję, żeby pracownię zamknąć, mimo że włożyliśmy w to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo serca, ale ja potrzebowałam zmiany. I to jest straszne w moim charakterze, że ja bardzo często poszukuję zmian i bardzo chcę je wprowadzać w swoje życie. Michał sam się śmieje, że po prostu jazda ze mną po prostu jest jak na rollercoasterze, ale tak mam. Walczę z tym, czasem decyzje są na plus, czasem decyzje są na minus. W sumie cieszę się, że mogę nagrać wam ten film już po prawie półrocznym zamknięciu pracowni, ponieważ mogę wam powiedzieć, jak ta decyzja wpłynęła na moje życie, jak wpłynęła na moją psychikę i czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Moim zdaniem decyzja była jedna z najlepszych. Pamiętam, jak napisał do mnie zakon, jak ogłosiłam, że szukam studia do współpracy z Łodzi, w Łodzi albo w Warszawie, który zdziwił się, że rzadko zdarzają się takie transfery i że życzy mi powodzenia, żebym znalazła coś ciekawego. I taka jest prawda. Nie ma sytuacji, w których to ktoś po prostu zamyka swoje miejsce i znowu idzie pracować do kogoś. Ja nie mam z tym problemu, nie miałam z tym problemu. W swojej karierze zrobiłam to już drugi raz. Opowiedziałam o tym bardzo szczegółowo w moim wywiadzie w Tatufeście. Tutaj gdzieś wam wyświetlę i podrzucę wam link, żebyście mogli przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani. Ku mojemu zaskoczeniu zgłosiło się bardzo dużo. 90% studiów, które się zgłosiły, były z Warszawy, a dosłownie kilka odezwało się z Łodzi, w tym studiu, w którym aktualnie teraz pracuję. Jeżeli chodzi o tą zmianę, jestem w niej na maksa zadowolona. Jeżeli chodzi o mieszkanie, też jestem na maksa zadowolona. Na końcu zeszłego roku zaręczyliśmy się razem z Michałem. Wiem, że to nie jest jakaś super ważna informacja, dla mnie jednak bardzo istotna i bardzo zmieniająca dotychczasowe życie. Termin ślubu już mamy, będzie wesele i tyle w tym temacie. Na YouTubie nie było mnie, tak jak mówiłam wcześniej, około 9 miesięcy. Jednakże na Instagramie non-stop dawałam feedback, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, dlatego jeżeli na przykład obserwujecie mnie tutaj, nie było mnie tak długo, więc nie mieliście ze mną żadnego kontaktu, to zapraszam was na Instagram, na którym staram się dawać update'y, co się dzieje. Najlepsze jest to, że to już jest trzeci film, który nagrywam, taki powracający. Pierwszy nagrałam, pamiętam, chyba w październiku zeszłego roku, a jednak to nie było to. Później nagrałam film w lutym albo w marcu tego roku. To było chyba pod koniec lutego. I pamiętam, że nie wypuściłam go, mimo że dosyć dobry był ten film, ale nie wypuściłam go, ponieważ wiadomo, co się stało pod koniec lutego i tak jakoś nie czułam się w zgodzie z tym, żeby wrzucać film, pokazywać, jak to u mnie super się rzeczy zadziały, w ogóle wow, zaręczyłam się, mam własne mieszkanie i tak dalej, a dzieje się tak, jak się dzieje. Dlatego jest czerwiec. Ja nagrywam ten film z czystą głową. Mogę wam po prostu powiedzieć szczerze, że jest naprawdę dobrze. Na pewno chciałabym wrócić. Mój kanał, mimo że mnie nie było, non-stop rósł i ja jestem po prostu gdzieś, miałam takie właśnie dodatkowe wyrzuty, że mówię, kurczę, ten YouTube gdzieś tam mnie podsyła. Trafiają na mój kanał nowi ludzie, a ja po prostu nic tutaj nie wrzucam. Także kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, którego gdzieś tutaj wam wkleję. Oczywiście w opisie też będziecie mieli linki. To wam życzę dobrego wieczoru, miłego dnia, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, cześć i pa!